Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Mazowieckie gminy na drodze zmian. Reforma oświaty, podwójny rocznik, wyzwaniem dla lokalnych samorządów. Subregion Radomski inwestuje w zieloną energię. Ponad 51 milionów na rozwój subregionu ostrołęckiego. Bez sołtysa ani róż. Odnowa rynku głównego w Nowym Mieście, utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wiązownie czy rewitalizacja portowego basenu w Broku. To tylko wybrane inwestycje, które wykonają mazowieckie gminy dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To w sumie ponad 13 inwestycji za ponad 5 milionów złotych. Serce Nowego Miasta, rynek główny, już niebawem znacząco zmieni swój wygląd. Na zagospodarowanie przestrzeni gmina otrzymała ponad 400 tysięcy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powstaną miejsca parkingowe, których nam akurat bardzo brakuje. Również dookoła będą miejsca zielone. No i między innymi zostanie zmieniona fontanna dotychczas istniejąca na nowoczesną w postaci właśnie dysz wyrzucających słupy wody pod świetlicą. Również podświetlane drzewa w parku, także myślę, że będzie to wielobarwny, kolorystyczny spektakl. Jest to dokończenie inwestycji, którą robiliśmy przed laty. Projekt zmian to efekt propozycji zebranych w ankietach wśród mieszkańców Nowego Miasta. My jesteśmy za. Im więcej innowacji, im to ma pomagać bardziej w życiu mieszkańców, to jesteśmy za. Warto coś zmieniać na lepsze. Jak przyjdą wakacje, jak troszkę jest więcej ludzi, turystów, no to jest tu ciężko zaparkować. Także, a wszyscy chcą blisko sklepów, więc tutaj na pewno jakiś większy parking by się przydał. Z kolei gmina Brok, położona nad Malowniczym Bugiem, dzięki wsparciu w wysokości 500 tysięcy złotych, zyska możliwość rewitalizacji portowego basenu. Ten teren w tej chwili wygląda tak bardzo nieciekawie, bo wprawdzie tam był taki basen portowy, ale to jeszcze jakieś tam działania były z poprzedniej epoki, że tak powiem ogólnie. Natomiast teraz chcemy to zrewitalizować, prawda, żeby do tego basenu portowego mogły wpływać jednostki pływające, prawda, po rzece Bug. I tutaj też pochwalę się, jesteśmy w takim, prawda, projekcie transgranicznym z Białorusią. Gminą wiodącą jest gmina Drohiczyn, ale to już jest województwo podlaskie, i będą urządzane spływy kajakowe rzeką Bug, i właśnie w Broku, w tym zrewitalizowanym basenie portowym, będzie przystań dla kajaków, dla jednostek pływających, rowery wodne, łodzie i tak dalej. Nowe Miasto czy Brok to nie jedyne mazowieckie gminy, do których trafiły środki na kształtowanie przestrzeni publicznej. W sumie dofinansowanych zostanie 13 projektów za ponad 5 milionów złotych. Każdy jest inny, jednak równie potrzebny. W zależności od gminy ta przestrzeń jest różnie zagospodarowywana, bo w jednym projekcie może być potrzebne boisko, a w drugim projekcie po prostu zwyczajnie musi być zagospodarowanie na przykład jakiegoś skweru. Realizacja projektów pozwalających na zagospodarowanie przestrzeni publicznej to szansa dla mazowieckich gmin. Zyskują one nie tylko na atrakcyjności, ale co ważne, stają się dogodnymi do codziennego życia małymi wspólnotami. Od 2 lat samorządy podejmują działania, by reagować na skutki reformy edukacji. Ale dopiero we wrześniu staną przed najtrudniejszym wyzwaniem, kiedy to do szkół ponadgimnazjalnych ruszy podwójny rocznik. Reforma oświatowa wkracza w decydującą fazę. Za chwilę w kolejce do liceów, techników i szkół branżowych ustawią się nie tylko absolwenci gimnazjów, ale także 8 klas szkół podstawowych. Przyjęcie podwójnego rocznika to dla samorządu ogromne wyzwanie. 2019 rok to wyzwanie zarówno dla samorządów lokalnych, dla rodziców, dla uczniów, dla dyrektorów szkół. Myślę, że dla wszystkich, którym naprawdę zależy na edukacji, zależy na tym, żeby młodzi ludzie wychodzili jak najbardziej przygotowani z naszych szkół. Na Mazowszu problem ten dotyczy około 111 tysięcy uczniów, którzy będą aplikować o miejsca w jednej z około 600 mazowieckich ponadgimnazjalnych szkół. Wśród nich ponad 58 tysięcy to absolwenci 8 klas szkół podstawowych, a przeszło 53 tysiące to absolwenci gimnazjów. Wdrożenie zmian to obecnie dla samorządów intensywne analizy i przygotowywanie się na wypadek różnych scenariuszy. W tej chwili dyrektorzy szkół przygotowują właśnie plany, ile mogą oddziałów i uczniów przyjąć. Na dzień dzisiejszy kończy około 2270 uczniów.
Na pewno 55% zawsze tych uczniów, absolwentów, którzy kończyli szkołę podstawową czy gimnazjum, zostawało. 45% uczniów przechodziło do warszawskich szkół. Jeśli natomiast chodzi o warszawski obszar funkcjonalny, problem podwójnego rocznika dotyczy blisko 80 tysięcy tegorocznych absolwentów. W samej Warszawie uczniowie będą aplikować do 95 liceów ogólnokształcących, 45 techników i 21 branżowych szkół pierwszego stopnia. To, co najtrudniejsze wciąż przed nami, ponieważ przygotowania naprawdę nie są łatwe. W pierwszej kolejności chcieliśmy znaleźć odpowiednią liczbę miejsc w naszych szkołach, których nie ma więcej, ich nie przybędzie, nie urośnie, więc to było bardzo duże wyzwanie. Udało nam się zorganizować ponad 43 tysiące miejsc dla warszawskich uczniów, ale nie tylko, ponieważ do Warszawy przyjeżdżają również uczniowie spoza Warszawy. Jesteśmy przygotowani, ale dalsze wyzwania przed nami. Chaos wywołany przez reformę oświaty budzi niepokój wśród dzieci, rodziców, nauczycieli, ale także lokalnych samorządów. Rok szkolny 2019-2020 to poza podwójnym rocznikiem także moment, w którym równocześnie funkcjonować będą 3- i 4-letnie licea oraz 4- i 5-letnie technika. Z uwagi na to, iż przyszłość niesie wiele niepewności, samorząd województwa mazowieckiego rozpoczyna cykl konferencji Zmiany systemu edukacji w 2019 roku. Wyzwania dla samorządów. By wspólnie zastanawiać się, jak sprostać temu ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu. Obniżenie niskiej emisji oraz powiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł to obecnie jedno z największych wyzwań. Tym razem ponad 8 milionów złotych trafiło do 3 gmin z subregionu radomskiego na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ponad 500 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii niebawem pojawi się w subregionie radomskim, a wszystko w ramach projektu realizowanego przez 3 partnerów – gminę Rzeczniów, Ciepielów oraz gminę Solec nad Wisłą. Zaprosiłem wszystkie gminy powiatu lipskiego do uczestnictwa w tym projekcie. Gminy Ciepielów i Solec nad Wisłą odpowiedziały pozytywnie na mój apel. Dzięki temu programowi, temu projektowi rzeczywiście mnóstwo gospodarstw domowych będzie w naszych gminach miało możliwość montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Są to właśnie pompy ciepła, są to również instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Ogólnie w naszych gminach uzyska możliwość montażu tych właśnie instalacji dokładnie 506 gospodarstw domowych. Decyzją zarządu projekt otrzyma ponad 8 milionów 600 tysięcy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. To działanie skierowane bezpośrednio do mieszkańców dotyczące działań ekologicznych, tak bardzo też potrzebnych dzisiaj. Montaż 248 instalacji wytwarzania energii cieplnej i 258 instalacji do produkcji energii elektrycznej w subregionie radomskim to przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów, a co za tym idzie, lepsza jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy. Subregion Ostrołęcki w 2019 roku czekają niemałe zmiany, a to za sprawą środków z budżetu województwa, które zasilą inwestycje drogowe, a także te w obszarze ochrony zdrowia i kultury. 51 milionów złotych na inwestycje trafi do subregionu Ostrołęckiego w tym roku. Taką kwotę samorząd województwa planuje przeznaczyć na rozwój tej części Mazowsza. Oczywiście to jest tylko wstępna kwota, która została przyjęta w tej pierwszej wersji budżetu. On będzie jeszcze modyfikowany na posiedzeniu marcowym w sejmiku i tych pieniędzy będzie więcej. No, te kwoty, które tutaj zostały wymienione, wszystkim obejmują inwestycje drogowe, wsparcie dla naszego szpitala wojewódzkiego w Ostrołęce, no i dla naszych instytucji kultury. Ponad 48 milionów złotych zasili budowę i rozbudowę dróg w subregionie. Inwestycje w tym obszarze zakładają także prace remontowe. Obejmą one w sumie ponad 16 km dróg wojewódzkich. Najważniejsze inwestycje na drogach wojewódzkich rejonu drogowego Ostrołęka to droga 627, to jest ponad 10,5 km od miejscowości Zamość do miejscowości Czerwień. Wartość tej inwestycji 9,6 miliona złotych. Natomiast druga inwestycja to jest droga 544 i to jest miejscowość
Biernaty, Bagienice Szlacheckie, to jest 2,5 km i tam też jest ponad 2 miliony złotych. Trzecie zadanie to jest Maków Mazowiecki, czyli miejscowość, miasto Maków Mazowiecki, ulica Mazowiecka i tam jest kilometr tej drogi. Jesteśmy przygotowani też na zadanie inwestycyjne w miejscowości Krasnosielc i to jest w tym roku planowane rozpoczęcie tej inwestycji. Jakby na 2 lata rozłożone i to wartość tego zadania wynosi w granicach 8 milionów. W 2019 roku planowane jest ponadto zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce na ten cel otrzyma ponad 2 miliony złotych. Te środki będą na doposażenie szpitala, jeśli chodzi o chirurgię i kardiologię, ale to też na remont sal dla pacjentów, na remont korytarzy. To również środki, które posłużą na zakup sprzętu w diagnostyce po to, żeby pacjenci właśnie szpitala tutaj w Ostrołęce mogli być jak najlepiej leczeni, no i w jak najlepszych warunkach. Środki z budżetu województwa pozwolą zrealizować w subregionie ostrołęckim wiele pilnych inwestycji. Każde pieniądze pomogą. To są duże środki. Te środki, jestem pewny, że zostaną racjonalnie właśnie na inwestycje drogowe przeznaczone. Chodzi o racjonalność, odpowiedzialność. Przecież województwo jest duże, tych problemów jest bardzo dużo. To nie chodzi o to, żebyśmy sobie nawzajem wydzierali, tylko żebyśmy odpowiedzialnie i logicznie rozplanowali pewne prace i tak się właśnie dzieje. W tym roku na inwestycje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego planuje przeznaczyć w całym województwie ponad 1 200 milionów złotych z blisko ponad 3-miliardowego budżetu. Aktywni społecznie, lepiej wykształceni i związani ze swoimi lokalnymi wspólnotami. To współcześni sołtysi. Na Mazowszu jest ich niemal 8 tysięcy, dlatego warto doceniać ich wkład w rozwój małych ojczyzn. Świetlica wiejska, klub seniora, plac zabaw dla dzieci, a nawet szkółka owocowa. Dzięki sołtysom, którzy niczym sprawni menadżerowie potrafią przekuwać pomysły w rzeczywistość, wiejskie otoczenie zmienia się nie do poznania. To właśnie oni dzięki swojej działalności pozostają blisko ludzi, aktywizują i wspierają mieszkańców, a także sięgają po ośrodki zewnętrzne na cenne przedsięwzięcia. Na Mazowszu stanowią potężną armię liderów. Wśród aktywnych reprezentantów sołectw są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy 11 marca obchodzą swoje święto. Z okazji waszego święta składam wam życzenia, po pierwsze, żeby dalej wasza działalność przynosiła pożytek społeczny, pożytek publiczny. Po drugie, życzę wam, żebyście byli twórczy, kreatywni, żebyście potrafili zagospodarować czas waszych wspólnot, ale też mieli dobre pomysły na przykład na funkcjonowanie świetlic, remis, klub gospodyń wiejskich, żebyście potrafili wyczesać ze swoich wspólnot aktywność społeczną, żebyście budowali taką dobrą atmosferę altruizmu, szacunku, pomocniczości i żeby wasze wspólnoty rozwijały się jak najlepiej. Jesteście ważnym elementem życia społecznego, publicznego i władzy samorządowej. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Sołtysa. Sołtys to potęga, dlatego drogie panie i drodzy panowie, wszystkiego co najlepsze z okazji waszego święta. To wszystko co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze, wiadomości z regionu.